Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku. Wykonamy sobie misję fabularną Szczur w szpitalu. Znajdź siostrę Dorothy Crane i Pippi Hawkins. Tutaj mamy tryb, że tak powiem, wampira, który pozwala nam tutaj zidentyfikować osoby, z którym możemy porozmawiać. I zobaczyć, jak się nazywają. O, mamy Pippi Hawkins. Pogadajmy z nią. Good evening, nurse. Good evening, doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, doctor. Dobra. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry. I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end nobody was spared? Dobra, nie będziemy gdybać. Tutaj mamy chyba informację dotyczącą, cenną informację. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Branigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay, otrzymaliśmy kolejną wskazówkę. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Dobra, zostałem tutaj chyba jedna opcja dialogowa związana z zadaniem. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Dobra. Chyba tutaj więcej Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke. A to już było. Czemu to jest jeszcze raz aktywne? Goodbye, Nurse Hawkins. Dobra, tutaj więcej od niej już nie wyciągniemy. 4 minuty stracone. Udało nam się tutaj czegoś dowiedzieć, chyba. Relacje. A gdzie jest pani Hawkins? Co to za. Gwiazdki. Tak się zastanawiam. Gdzie ona jest?
A tutaj Pippa Hawkins, mamy już Pippa i Milton Hooks są parą. Super, udało nam się tutaj coś odblokować. Dobra, szukamy dalej jeszcze jednej osoby. Dorothy Crane. Czy mi się wydaje, czy coś tutaj do zebrania jest? Dobra. O, nieznany. To jeszcze sobie z tym pogadamy. I tu też jest nieznany. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Tell me, Waverly. What do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Aykroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time, his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Dobra, chyba wszystkie opcje. Jeszcze nie. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality.
It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Aykroyd. Dobra. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Dobra. Thank you for your time. We'll talk later. O, hu, hu, hu. Za dużo gadamy. Trzeba się w końcu wziąć do roboty. Musimy odszukać... Gdzie jest ta Dorothy? Gdzie ja tą Dorothy znajdę? Tu jest kilka nieznajomych ciał, znaczy ciał, osób. Clay Cox. Gdzie ona jest? To nie jest ta. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reed? I think of nothing else, my lady. My situation is delicate. Dobra, kurde, aha, tutaj nas gra kieruje. Dobra. Wszystko jasne. Posłuchaj, wciśnij Shift, aby aktywować zmysł. Jeśli mieszkaniec zachowuje się podejrzanie, jego serce będzie otoczone wyraźną poświatą. Patrząc na niego, odblokujesz specjalną interakcję. Poszukaj Dorothy Crane. A jest. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Okej, czyli wchodzimy do piwnicy, do podziemi. Gdzie nagle wszyscy uciekli? Uratuj oprycha w kanałach. Kanały, jak ja lubię takie lokacje. Wampiry, kanały. Wzmocnione obrażenia. Kanały Poplar. Czy my tu mamy jakąś mapkę? Niestety chyba nie. Uratuj oprycha w kanałach. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Tutaj stoczymy, moi drodzy, walkę z bossem. Co jak co, ale gra jest naprawdę fajna. Czekajcie, się może przygotuję, bo ja nie wiem, co mam na wyposażeniu. Łagodne serum regeneracyjne natychmiast przywraca 300 punktów życia, a po upływie 15 sekund dodatkowe 150. Fajne. To jest home, dobra. Życie 660, wytrzymałość 130, krew 105. To też jest fajne. Ciskasz włócznią stworzoną z krwi. Koszt 25, koszt 10. I to jest koszt brak. Zatrzymujesz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. No, masakra. Wiecie co, odblokujmy sobie to przejście z tej strony. Dobra. I don't wanna die here. I wanna see the sky, feel the fresh air.
Musimy gościa uratować. O cholera, ktoś tu jest. Czy zabijanie przeciwników otrzymujemy jakieś doświadczenie, czy też nie? Dobra, chodź. Gagatku. Coś tu mamy do zebrania? Go ciągną chyba. Jakiś śladek krwi mamy. O, zwyczajna pałka z kolcami. 130. O kurde. Prędkość ataku 5. To ciekawa broń. Można by jej użyć. W sumie czemu by nie spróbować? Czemu by nie spróbować? Obrażeń. Już całkiem nieźle. Tak się zastanawiam, gdzie to jest. Tutaj czy tutaj? A tu mamy jakiegoś szakala. Ho. Ale obrażenia. Tutaj mamy jakieś przejście, ale... Co, na razie tam nie pójdę. Wróćmy jeszcze tutaj. Jeszcze bym się tutaj wrócił na sekundę do góry. Zobaczył, gdzie ta droga nas zaprowadzi, bo tam... No właśnie. Ocal mieszkańca. Ostrożnie, zagrożony mieszkaniec może nie przetrwać kolejnej nocy. Sprawdź, w jakim jest stanie. Zaraz mu pomożemy. A, ja opuszczam lokację. Wróć. Dobra. Prawdopodobnie już tego gościa nie będzie tutaj. A nie jest. Ta pała jest naprawdę niezła. Uratujmy typa. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Super, ratowaliśmy kolejnego typa. Ocalono mieszkańca. Udało ci się ocalić mieszkańca. Za noc wróci on do
swojej dzielnicy. Uratuj oprycha w kanałach. Śledztwo zakończone sukcesem. Czybyśmy wykonali jakąś misję? Tak. Klaustrofobia. Mamy w sumie już trzy misje poboczne zakończone. Cieszę się bardzo. Nawet dostaliśmy troszkę doświadczenia. Dobra, lecimy teraz na bossa. Który się schował tutaj w tych kanałach. Ale mamy dosyć mocną broń. Myślę, że sobie damy radę. No i tutaj będziemy walczyć. Trzymajcie kciuki. Bestia z kanałów. What sort of creature is this? Cholera. Coś mu tam straciłem, ale... Dobra, 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 musi nam się naładować wytrzymałość. Myślę, że dosyć fajna ta walka jest. O cholera. Co to ma za pasek? Na dole pasek wytrzymałości chyba. Ciężki ten potwór. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Dobra, udało się. Talon na badania siostry Crane. Jeżeli czujesz się chory, jeżeli nie masz pieniędzy, kimkolwiek jesteś i skądkolwiek pochodzisz, poproś o pomoc Dorothy. Żadnych sztuczek, żadnych opłat, żadnych pytań. Po prostu znajdź dom Dariusa i pokaż mu ten talon. Okay. No ja sporo punktów doświadczenia otrzymaliśmy. Chyba nic tu po nas. Szantaż Whitechapel. Udaj się do Whitechapel. Jak tam nasze zadanie? To są misje poboczne, które można by sobie de facto tutaj nawet wykonać, chociaż nasza postać jest troszkę za słaba jeszcze. Cały czas jesteśmy w drugim rozdziale. Szczur w szpitalu. Aha, to są misje, które wykonaliśmy. Szczur w szpitalu. Sukces, sukces, sukces. Szantaż Whitechapel, misja główna, połóż kres szantażom, które nękają Lady Ashbury. Dobra. Czyli de facto chyba szpital jakby odpuszczamy, nie? Czekajcie, bo tędy też można przecież wyjść. Coś tu migało chyba mi. Czy się wydawało. Wychodzimy z kanałów. Może byśmy sobie jeszcze wykonali jakąś misję poboczną. Postaram się.
Jeszcze tutaj mamy z kim pogadać. Szpital. Może zaznaczmy coś. Misja poboczna F-trop. Szantaż Whitechapel. Dobra, wiecie co? Można by tam się udać. A co to jest za misja? Czy to chodzi o tą misję? Coś tu się porobiło. Brakujące składniki. Poszukuj zamówienia Teora. Dobra, wiecie, to tutaj udamy się. W takim razie. Więc najbliżej. Przedmieście Poplar. Oh shit. Czternasty poziom? Szesnasty? Jak ja ich pokonam? Chyba jednego nie ma. Z tym już raz walczyłem właśnie. Dostałem po dupie. Kuźwa mać. Dobra. Jeszcze raz. My musimy tam do środka chyba wejść. Po nas. Kurwa, jaki przeciwnik. Szlakiem by to trafił. Dobra. Tym razem się udało. Tutaj mamy to ciało, które mam zbadać. List doktora Stricklanda. Zamówienie dokonał doktor Trow Strickland, szpital Palmbrake. Lista substancji ingredencji. Medyczne opium, medyczny podchloryn sodu i tak dalej. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Dobra, i co teraz z tym zadaniem? Aha, powiedz co zaszło. Dobra, czyli wracamy. Straciłem tutaj niestety dwie fiolki ze zdrowiem. Ale przynajmniej się za drugim razem udało nam pokonać tego przeciwnika na 16 czy na 17 lewerze. Wcale łatwo nie było. Piąty level to sobie
żadne wyzwanie. Co tak jakiś cholera? Good evening, doctor. Good evening, doctor. Still trying to save lives. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other, and that's all that matters. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Dobra, wiecie co, nie będziemy tutaj goodbye, z nim na razie rozmawiać. Znajdźmy tą osobę. Jak ja ją znajdę? A, tu jest misja główna. No, tu jest brakujące składniki. Strickland? Gdzie on jest? Mapka, mapka, mapka. Przybliż, przybliż, przybliż. No to dosłownie gdzieś tutaj jest. Też nie jest on. A jest tutaj, dobra. Strickland. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium. Sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory.
I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Dobra. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Ktoś wierci w bloku i taki huk. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Dostępna nowa wskazówka. I want to know about these secret tests you run. And if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague. But only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Dobra. Odblokowaliśmy tutaj kilka chyba opcji dialogowych. Goodbye, Dr. Strickland. Zaraz sobie tutaj coś sprawdzimy. Oswald Teacher, a gdzie jest Dr. Strickland? Gdzieś mamy tutaj już dwie wskazówki odblokowane i dzięki temu możemy wypić jego krew. Dzięki temu otrzymamy tutaj aż 3300 punktów doświadczenia. Aha, Oswald Teacher, ból głowy, środek na ból głowy. Czy my mamy coś takiego, środek na ból głowy? Amunicja śmieci, broń, moduły, próbki, składniki, przedmioty związane z misją. No, nie będzie to wszystkiego tego czytać. Natomiast I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Brakujące składniki, zbierz składniki i przygotuj lekarstwo. Przynieś. Aha, czekajcie, bo ja mam jakąś nową misję, zdaje się. Czy mi się wydaje? Środek na zmęczenie on potrzebuje, a ten potrzebuje środek na ból głowy. Przyniesie do swojego stanowiska medycznego porcję podklarenu sodu. Okej. Okay. Jest podklaren sodu.
proteina. Dobra, przejdźmy do właśnie do naszego pokoju. Tutaj sobie stworzymy. O, możemy sobie odnawiać ten. Łagodne serum regeneracyjne. Czego tylko jedno. Tak się zastanawiam. Dobra, przystąpię tutaj do naszego stołu, do rzemiosła. Sepsa, anemia, zmęczenie, o. Przeziębienie, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Ja tutaj potrzebowałem coś na zmęczenie chyba. Środek na ból głowy. I środek na zmęczenie. Zmęczenie. A na ból głowy? Nie mam czegoś takiego chyba. Wykonamy po jednym, chociaż tutaj nie wszystko mam, nie wszystkie składniki, ale tutaj możemy sobie część przemienić, przetworzyć. Dobra, widzicie? Trochę nam się tutaj chyba tych składników właśnie pojawiło. Dobra. Żywe składniki przygotuj lekarstwo. Przynieś podchloryn sodu. Jak ja to mogę sprawdzić, co ja mam? Mam podchloryn sodu. Nadmanganian potasu. Mam nadmanganian potasu i winianun żelaza. To mam to wszystko. I co mam tu zrobić? I przygotuj lekarstwo. Ale jakie lekarstwo mam przygotować? Jest tu informacja na ten temat? Aha, tutaj mam. Brakujące składniki, misja poboczna, szczegóły. Prosi mnie, abym odwiedził dostawcę, wykorzystał swoją reputację do pozyskania niezbędnych składników. No wszystko ok, tylko nie wiem jakie lekarstwo mamy stworzyć dokładnie. Ok, możemy to ulepszyć na drugi poziom. Uhuhu. Silniejsze ogłuszenie, zwiększenie obrażeń. Ciekawe. Na razie tego nie będziemy ulepszać, chociaż. Mamy jakieś recepty, żeby się nauczyć?
No to tu mamy informacje, ale... Dobra, moi drodzy, ja tutaj muszę sobie... Co to nam się udało odszukać znowu? Jakąś informację. Ja sobie te składniki tutaj jakoś połączę, ale to już w następnym odcinku nie będziemy przedłużać. Także tutaj sobie skończymy, a jeszcze możemy się przespać. I zwiększymy sobie coś, co... No, więcej leczenia, że tak powiem. Dobra. Co to jest? 3 serum. Plus 2 serum, plus 3, plus 4, plus 5. Uhuhuhuhu. Dobra, co tu jeszcze możemy? Torba na naboje. Też fajne. Ugryzienie. Zwiększa obrażenia zadawane w czasie walki przez ugryzienie. O, tego czasami używamy. I jeszcze może byśmy sobie tu zwiększyli zdrowie. A, do 600, przepraszam. Tu 600 aż potrzebujemy. Tutaj też 600, nie mamy. Nie, chcę zatwierdzić. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. Postaram się wykonać tą receptę. Ważne wydarzenie w dzielnicy. Każdej nocy konsekwencje twoich czynów mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na status zdrowia dzielnicy. Status może spadać również w związku z rozprzestrzeniającymi się wśród mieszkańców chorobami. Jeśli status zdrowia dzielnicy spadnie poniżej krytycznego poziomu, zapanuje w niej chaos. To ty decydujesz o losie dzielnicy. Okej, on już chyba nie jest. Zmęczenie. Ból głowy. Środek na zmęczenie. Musimy mu to dać. Moi drodzy, to byłoby tyle. Nie przedłużajmy, bo już 50 minuta się zbliża. Ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się. Hej, pa!